Cześć domku! Cześć Polsko! Jestem w Polsce i miałam nie nagrywać, bo mam milion mieszanych uczuć. Ale nagram, bo chcę mieć pamiątkę. Przejdę się. Poglądam. Bo to już po raz ostatni. Mówiłam wam, że mam dla was niespodziankę, coś o czym nie wspominałam, coś o czym ja już wiedziałam od jakiegoś czasu, ale o czym wam nie mówiłam. I tym czymś jest to, że sprzedałam mieszkanie. Ja właściwie sprzedaję za chwilę, bo dosłownie za 10 minut powinnam zamówić Ubera i pojechać na podpis aktu notarialnego. No i skąd taka decyzja? Zapytacie. Właściwie już pytaliście, co w końcu zdecydowałam zrobić z tym mieszkaniem, czy je wynajęłam i tak dalej. No i skąd taka decyzja? Jak to się stało? Ja na rynek wystawiłam to mieszkanie na sprzedaż już jeszcze w tamtym roku i o dziwo ono się sprzedało dosyć szybko. Dopiero teraz mnie tak walnęło, kiedy tu od początku. Przylecieliśmy do Polski wczoraj. Ja dzisiaj od samego rana, wiecie, po urzędach jeszcze ostatnie papiery, dokumenty, kolekcjonowanie wszystkiego, żeby wszystko było dograne, chociaż wszystko i tak już większość rzeczy była po prostu klepnięta wcześniej, musiałam tylko to odebrać, kilka rzeczy podpisać. No i dzisiaj na 15 jadę podpisać akt notarialny, sprzedaję mieszkanie. Postanowiłam to zrobić dlatego, że bardzo było mi szkoda to mieszkanie wynająć i kiedy weszłam tutaj, otworzyłam te drzwi wczoraj, kiedy weszłam do tego mieszkania, to poczułam takie, że to jest dobra decyzja mimo wszystko, mimo tego, że to mieszkanie to miało być spełnienie moich snów i moich marzeń i takie wymarzone moje miejsce w Polsce, do którego taka przystań, do której będę mogła wracać. Ale niestety to nie może być moja przystań, dlatego że po pierwsze szkoda by mi było wynająć po prostu to mieszkanie. Mimo tego, że dobre pieniądze bym dostała z wynajmu, to tak jak pisaliście, to nie jest tego warte, mimo tego, że tak jakby no, z miesiąc w miesiąc dostawałabym pieniądze, ale jakoś bolałoby mnie serce, gdybym przyszła to mieszkanie na przykład odebrać po roku wynajmowania i widziałabym te wszystkie straty i już nie chodzi o fakt. Chodzi po prostu o to, że ja wsadziłam tu trochę siebie. I to załatwianie, jak sobie wczoraj siedziałam i przypominałam, że to było wszystko takie naprawdę na wariata robione. Kupowanie tych wszystkich tutaj, podłoga, płytki. Pamiętacie, jeżeli śledzicie mnie długo, to naprawdę to był wyczyn. Naprawdę, to był wyczyn. Później wszystkie jakieś problemy po drodze. Wiecie, jak to jest, kiedy remontujecie mieszkanie. Nigdy nie jest tak, że idzie gładko. Zawsze ucięło mi, bo miałam zapełnioną kartę. I mówiłam o tym, że zawsze było coś i kiedy skończyłam robić to mieszkanie, to poczułam taką ulgę, ale taką nie do końca. No i długo myślałam nad tym, co zrobić, jak zrobić, czy krótkoterminowo, czy długoterminowo, czy wcale, czy sprzedać. I najbardziej przyszła do mnie właśnie, jakoś tak poczułam, żeby po prostu to sprzedać. I jeżeli będę chciała, ja nie przylatuję tak często do Polski, jakby mogło się wydawać. Może przylatywałam wcześniej, kiedy nie miałam dziecka. Teraz, kiedy mam dziecko, jestem może 2-3 razy w Polsce. Poza tym nie mam rodziny tutaj w Gdańsku, gdzie mogę przylecieć, tylko mam rodzinę porozsypywaną wszędzie. Więc mój tata jest na południu, moja siostra mieszka w Opolu. I zdecydowałam, że jeżeli już przylecę do tego Gdańska, to przecież mogę sobie na tych kilka dni po prostu wziąć hotel. I też wiadomo, mogłabym ten hotel mieć, mając też mieszkanie jednocześnie wynajmować, ale tak jak mówiłam, za bardzo
Było mi po prostu szkoda. No i dlatego podjęłam też taką decyzję, a nie inną, że sprzedałam. I mam nadzieję, że po prostu dziewczyna, która kupiła to mieszkanie, będzie jej tutaj dobrze, że jest tutaj ta dobra energia. Mam nadzieję, że ona tą energię poczuje i zrobi sobie taki swój właśnie wymarzony kącik, który miał być mój kącikiem, ale mam inne, jakby to powiedzieć, czuję inaczej teraz. Nie jest mi do końca szkoda tego miejsca, nie czuję takiego aż ogromnego sentymentu. Oczywiście jest mi dziwne, jest to dziwne uczucie, ale na pewno nie rozpaczam i uważam to za jakieś takie pewnego rodzaju zamknięcie jednego etapu i po prostu przejście do czegoś innego. Ja to tak czuję i wierzę, że to jest dobra decyzja. I chciałam się z Wami tym podzielić. Boże, muszę zamawiać Ubera, bo się spóźnię! Cześć, jestem padnięta. Cześć, domku. To ja, włóczyki. O. Będę miała uciętą głowę, ale to nic. Jestem bardzo zmęczona, chyba to widać zresztą po mnie. Zrobiłam dzisiaj 1 500 000 100 900 kroków. Sprzedałam mieszkanie, pożegnałam się. W nagrodę, że jestem taka dzielna, kupiłam sobie sushi. Chociaż teraz jak na to patrzę, to żałuję, że nie kupiłam sobie takiego prawdziwego, porządnego sushi, tylko kupiłam sobie sushi w Galerii Bałtyckiej, wiecie, w tym ekspres. No ale już za późno. Jest 20 i kupiłam sobie też w nagrodę karpatkę, kawałek karpatki i będę celebrować swoje życie. No dobra. Dzień dobry. Ja się ubieram. O, telefon mi dzwoni, czekajcie. Halo? Dobra, ja mówiłam, że się zbieram. Idę powoli w stronę śniadania. Idę szukać tutaj ten hotel. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że popsuł się strasznie. Chyba że trafiłam na taki kiepski pokój, ale ogólnie jeżeli chodzi o czystość, jest tak średnio, nie jest brudno, ale też nie mogę powiedzieć, że jest czysto. I co jeszcze? I śniadanie tutaj są, raz tu jadłam, ale śniadanie moim zdaniem takie sobie, więc idę szukać garnizony, osiedle garnizonów, tak to chyba było. Pokazało mi na mapce, że 450 metrów stąd, więc idę tam coś fajnego zjeść. I powiem Wam, że jestem zawiedziona strasznie pogodą, bo myślałam, że przyjadę do Polski. Tydzień przed moim wylotem tutaj była piękna pogoda, a teraz jest o tak. Jest szaro, buro i ponuro, mgliście, co chwilę pada. Widok ma piękny. A tam ulica, taka bardzo ruchliwa. No, także idę szukać fajnego śniadania, bo głównym takim zamierzonym celem było dobrze sobie pojeść. No i sprzedać mieszkanie oczywiście. Ale mieszkanie już sprzedałam, także teraz idę polować na jedzenie. I jeżeli się tak uda, to chyba obetnę sobie włosy, w sensie zrobię sobie grzywkę.
Tak za mną chodzi ta grzywka i chyba w końcu ją ciachnę. Tak mi się jakoś chyba podoba. Znalazłam. Jedzie moje zamówienie, słuchajcie. Robot. Dzień dobry. Dzień dobry. Twoje zamówienie. Dziękuję. Dzień dobry. Przywiozłem Twoje zamówienie. Dziękuję. Życzę smacznego. Tam teraz idę. Bardzo tęskniłam. O tam. TK Maxx Wiadomka. Milion godzin później wróciłam znowu do hotelu doładować baterie i później za może pół godziny znowu będę ruszać. Jadę do Adasia, bo Adaś jest u babci. Urodziny ze strony Maćka. I chcę go odwiedzić, ale na razie nie mam siły. Zresztą miałam też dwie wielkie torby zakupów, bo w TK-u trochę sobie rzeczy kupiłam i w Reserved. I tak naprawdę już się naprawdę. Ja się już starzeję, bo mi się już nie chce, mnie to męczy. I byłam u fryzjera też, zrobiłam sobie grzywkę, bo tak za mną ta grzywka chodziła. I oczywiście ja w większości czasu i tak chodzę w spiętych włosach, więc ta grzywka będzie fajnie wyglądać. A tu podcięłam też, pani mi podcięła trochę z długości, 1 cm, żeby odświeżyć te włosy i próbuję się przyzwyczaić, bo wiecie, ja bez grzywki. Miałam kiedyś grzywkę i mi się bardzo podobało i nie wiem, zobaczymy. No i byłam też na Mani. Paznokietki mi pani też fajnie zrobiła. Chociaż jak powiedziałam, że nie chcę hybryd, to tak pani na mnie dziwnie spojrzała, mówi, nie chce na pewno pani, nie chce hybryd? Takie, ale co pani, takie zwykłe chce, co? Tak. No takie zwykłe, po prostu ładnie skórki obciąć i pomalować zwykłym lakierem albo odżywką, mam akurat odżywkę i tak, no dziwne to było dla nich, ale pewnie przez to, że wszyscy praktycznie mają tu, widzę, zrobione żele albo hybrydy, ja nie chciałam, bo ja wiem, że później nie będę tego nosić, w sensie nie mam czasu. Szkoda mi pieniędzy później na to, a nie chcę zdzierać później tego sama i niszczyć swoje płytki. I gdzie jeszcze byłam? Wypiłam 2 kawy, pojadłam i tyle. I jutro już wracam do domku, do siebie i tęsknię za domem. I tak właśnie wyglądają wakacje we własnym kraju. Człowiek jest po prostu cały czas zmęczony, bo wszystko by chciał, wszystkiego by chciał spróbować, zjeść to, za czym tęskni, zrobić coś dla siebie, jednocześnie odpocząć, jednocześnie zrobić sobie zakupy. I tak to właśnie wygląda. Krzywo. Bierzcie coś do picia, bo to będzie długi odcinek jak z Netflixa. Gdyby ktoś mi opowiedział taką historię, to bym pomyślała, że chyba zmyśla, ale ja Wam opowiem i sami zdecydujecie, co się stało. Ostatnia część vloga skończyła się w Polsce, było fajnie, zrobiłam zakupy, sprzedałam mieszkanie, wróciłam. W czwartek, w piątek byłam w pracy normalnie. W niedzielę miałam dodać vloga z Polski, w którym miałam Wam powiedzieć o tym, że we wtorek będę miała operację. No i to się stało. Może zacznę od samego początku, że bardzo, ale to bardzo byłam przeszczęśliwa, kiedy dostałam termin operacji i było to akurat chyba na 12 czy na 13, ale patrzę, mówię, i ja pierdzielę. Nie, 12,
Mówię, 12 przecież jestem w Polsce, nie dam rady. Fizycznie po prostu jest to niemożliwe, a muszę do tej Polski jechać, więc od razu za telefon dzwonię, mówię, jaka jest sytuacja, czy mogą mi to jakoś przełożyć, ale nie na za pół roku, więc dostałam termin, nowy termin operacji na za tydzień. Poniedziałek, więc we wtorek miałam mieć operację, w poniedziałek wzięłam sobie jeszcze wolne, bo mówię, chcę jakoś tak odpocząć, nastroić się, w ogóle o tym nie myślałam za wiele, no bo w Polsce było dużo rzeczy do zrobienia. Później weekend i mówię, poniedziałek chcę taki dla siebie, na chill, żeby się przygotować na tą operację. No i w ogóle po drodze w weekend zrobiła mi mama niespodziankę, taką półniespodziankę, o czym też zaraz Wam opowiem. Po prostu plan był taki, że zapukają rano do drzwi i powiedzą, niespodzianka, jesteśmy. No bo nie powiem, nie ukrywam, że bardzo, bardzo martwiło mnie to, że po operacji no mam dziecko, tak? Może zająć się też Adasiem, czy też mną Maciek, ale no jednak fajnie by było mieć kogoś do pomocy, czy nawet, wiecie, iść do toalety i się wykąpać, no bo po operacji ja nie wiedziałam, czy to będzie laparoskopia, czy to będą mnie ciąć, otwierać, nic nie wiedziałam. No i troszkę mnie to przerażało. Ale jakoś tak nie myślałam, staram się o tym nie myśleć. Bardzo chciałam, żeby moja mama przyjechała właśnie, ale nie byłam do końca pewna, czy ona dostanie urlop, no bo oni też oboje pracują, ona ze swoim mężem. No i dostałam telefon, to była noc, sobota noc, o ile dobrze pamiętam, 2 tygodnie temu, że co? No, że miała być niespodzianka, są już przed promem, ale że niestety cały czas ten prom jest odwoływany, jest sztorm, bardzo wieje i nie wpuszczają ich po prostu na pokład tego statku. No i czekali biedni 4 godziny tam przed tym promowiskiem. Moja mama ma jeszcze chorobę, jaka to morska, lokomocyjna, nawet nie wiem, jak ona się nazywa. Ja raz płynęłam podczas sztormu, to są 3 godziny z Danii tutaj do Kristiansand i to była katorga. To jest coś strasznego, wszyscy wymiotowali, prawie wszyscy, ten smród, to bujanie, jeżeli ktoś ma chorobę, to naprawdę współczuję. No, nic ciekawego, nic przyjemnego, więc z jednej strony cieszyłam się, że odciągają ten w czasie to po prostu wpuszczenie na pokład, a z drugiej strony sobie myślę, kuźwa, jeżeli całkowicie odwołają ten prom, no to jak to w ogóle będzie wyglądać, no bo oni jednak przez całe Niemcy już przejechali, tych nie wiem, 8-9 godzin, ile oni jechali. No i oczywiście dla mnie, jako dla dziecka, jako dla córki, było to już jakoś no, stresujące, wiedząc, że oni już jadą i że cała ta trasa i ta podróż, oni nie są coraz młodsi i że to noc i że ciemno. No i oczywiście już nie mogłam spać. No ale później dostałam informację, że jednak wpuszczają na ten prom, więc zasnęłam. Nad ranem dostaję telefon. A, jeszcze w międzyczasie, żeby było śmieszniej, chociaż śmieszniej oczywiście w cudzysłowie, mama mówi, kurde, jechaliśmy, mamy odprysk, mamy do wymiany, nie wiadomo, czy da się to naprawić, czy wymienić całkowicie. Przednia szyba poszła w samochodzie, po prostu kamyczek, jak jedziecie na autostradzie, no to wiadomo, różne rzeczy mogą się zdarzyć, jest prędkość, kamyczek wystarczy. Więc ten kamyczek, to opóźnienie i nad ranem telefon, zmęczona mama mówi, mieliśmy stłuczkę, mieliśmy wypadek, wyleciała nam sarna, ja po prostu gardło, serce w gardle, mówię, ale jak, że co się stało, od razu, wiecie, pierwsza, czarne myśli od razu, ale później sobie myślę, no dobra, skoro z nią rozmawiam, czyli no chyba jest wszystko okej, nie jest tak strasznie, jakby się mogło wydawać, no skoro rozmawiamy przez ten telefon i ona mówi, że czy mogę się porozumieć, bo tam ktoś zatrzymał się, czy oni mogą jechać, czy muszą czekać na leśniczego, no bo sarna oczywiście zginęła. Zatrzymał się jakiś Norwek tam, żeby im pomóc, było zgłoszenie na policję, wiadomo, bla, 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 bla.
cały ten proces, no i dogadać się, czy oni faktycznie mogą już jechać dalej, czy oni muszą czekać, aż ktoś przyjedzie, czy przyjedzie w ogóle policja, czy nie i tak dalej. Więc dla mnie w ogóle całe to wszystko, to zdarzenie było już dla mnie takim, kuźwa, co jeszcze? Przyjedźcie już, siądźcie tu w tym mieszkaniu, bo jakoś tak, no nie wiem, takie jakieś coś, gdzie zła energia wokół całej tej podróży była. No i to była, oni przyjechali w niedzielę rano i ja we wtorek miałam mieć operację. Więc z jednej strony byłam bardzo ucieszona, że oni przyjeżdżają, że jednak się udało, że taka niespodzianka. Z drugiej strony to wszystko wokół tej podróży, co się działo, no nic tutaj pozytywnego. No ale mimo wszystko jakoś chciałam, wiecie, no pozytywnie, tak, patrzeć na to wszystko. No oczywiście auto, wiadomo, przód auta, lampa, czujniki, oni mają nowy samochód, dwuletni. Jeszcze przyjechali, ja popatrzyłam na ten samochód, jeszcze zostały ta sierść tej sarny tam w tej między tą lampą a z tym zderzakiem w ogóle. No historia. W każdym razie, do czego zmierzam? W niedzielę wieczorem już zaczęłam czuć tak dziwnie w gardle, mówię, kurde, coś tu mi nie gra. Ale mówię, okej, dobra, odganiam te myśli, bo wiecie, pomyślałam, że kuźwa, jak ja zachoruję, to przecież oni mnie nie zoperują. Ale mówię, no czuję się dobrze, wszystko jest okej. Tylko to miałam takie dziwne uczucie, jakbym traciła smak, jakby mi takie zimno tutaj w gardle, wiecie, w nosie. Dziwne uczucie. No i w poniedziałek już oczywiście, co? Zawalone gardło, nie mogłam w nocy spać, ból gardła okrutny, gluty, wiecie, taka flegma, taka ropna flegma, ucho w ogóle do tego jeszcze mi doszło, ja od razu za telefon i błagam ich, żeby mnie zoperowali, mówię, jaka sytuacja i że te bóle, raz, że te bóle, dwa, że przyjechała rodzina, że ja nie mam nikogo tu do pomocy, że to oni jechali taki kawał drogi i że muszą mi to zrobić. Oczywiście, no kazali mi przyjechać, zobaczyć, że lekarz zadecyduje, ale oczywiście odesłali mnie do domu, no bo oni biorą odpowiedzialność za moje życie i oczywiście nikt mnie nie zaintubuje, mając anginę, tak, no to jest oczywiste. Ja tam w ogóle poryczana, masakra. No i do operacji nie doszło. Przed tym całym zdarzeniem, przed wyjazdem tutaj mojej mamy do mnie, ona mówi, że stukła lustro i pomyślała wtedy, że kurczę, może lepiej, żeby ta Marlena tej operacji nie miała. I powiem Wam, że chyba trzeba naprawdę uważać, co się myśli, bo w pierwszej chwili, kiedy odmówili mi tej operacji, to ja byłam załamana. Ja po prostu tak jakby nie dość, że się czułam fatalnie, miałam później gorączkę i byłam osłabiona, obolała, no była po prostu chora. W drugiej chwili pomyślałam, że kurde, może faktycznie, nie wiem, mam nie mieć tej operacji. Może ta czarodziejka, która tam mnie leczyła tymi swoimi energiami, może faktycznie miała rację, bo ona mówiła, że nie robić operacji. Koniec końców, dostałam nowy termin, do którego w ogóle się nie przywiązuję, w ogóle o tym nie myślę, niech się dzieje co chcę, bo ja już nic nie planuję. Co się będzie miało wydarzyć, to się wydarzy. Termin jest na, nie pamiętam, koniec, po 20 kwietnia. No i gdyby ktoś to usłyszał, w ogóle jakiego pecha trzeba mieć, nie? Czekasz tyle na czasu na operację. Jadą w ogóle ta rodzina kawał takiej drogi. Po drodze w ogóle takie rzeczy się zdarzają. Koniec końców nie masz tej operacji. Jeszcze pamiętam słowa, kiedy dostałam termin operacji, że pamiętam to jak dziś. Powiedziałam, że ale fajnie, że w końcu wszystko układa się tak, jak powinno. Że wszystko jest dobrze, że po kolei, że sprzedałam mieszkanie, że będzie ta operacja, że wrócę do zdrowia. Miałam w ogóle po prostu taki jakiś obraz, że później zrobię ten remont i tak dalej, i tak dalej. No ale wyszło jak wyszło. Powoli się do tego przyzwyczajam, do tej myśli i do tego w ogóle zdarzenia, ale cały czas w to nie wierzę. Pozytyw tego jest taki, że moja mama jest człowiekiem czynu i ona mówi, dobra, no to przecież nie przyjechaliśmy, wzięliśmy urlop na 2 tygodnie, nie będziemy siedzieć, dawaj, robimy Ci remont.
I faktycznie, słuchajcie, mam nową podłogę, mam nowo pomalowane ściany, Alaś ma swój nowy pokoik, który moim zdaniem wyszedł super. Kuchnia w połowie jest już zaczęta, robiona, no bo tutaj Wielki Czwartek, Wielki Piątek, tutaj już się nic nie wolno wiercić, nie wolno się tłuc, bo tutaj wszystko tutaj miasto wymiera w tych dniach. Polskie ferie to jest no taki czas, kiedy Norwedzy bardzo sobie chyba cenią, szanują ten czas, w sensie ma być cicho, nie może być remontów w tym czasie. Więc my do środy, ile się dało, co się dało, no to robili moja mama ze swoim mężem i jestem im bardzo za to wdzięczna, bo naprawdę no, teraz tak jakby siedzę tutaj, patrzę, jest nowe mieszkanie, takie odświeżone, właśnie robi się powoli takie mieszkanko, jakie chciałam, żeby było takie jaśniutkie, przyjemniutkie, takie w moim klimacie. Łóżko jeszcze zamówiłam z Polski, ma mi przyjechać w przyszłym tygodniu. Teraz nie będę Wam już tego pokazywać, ale no też wiecie, jak remonty wyglądają. Wrzucę Wam tu zdjęcia, bo z jednej strony powiem Wam, że ten remont też mi dał w kość psychicznie, bo ja się nie nadaję w ogóle do takich rzeczy. Mnie to przerasta, mnie to przytłacza. Ja od razu chciałabym się zapaść pod ziemię, zapłakać. Przez to cały czas ja byłam przytulana, miałam okłady z psa, bo też przyjechał z nimi pies i on chyba czuł, że ja się nie nadaję do remontów. Mnie to po prostu psychicznie przerasta. Osoby wysoko wrażliwe wiedzą, o co chodzi. Ja bym chciała już i nie chodzi o to, że jestem taka niecierpliwa, tylko te trzaski, te pukania, te docinania, te piły, to wszystko, to jest dla mnie za dużo. Więc gdyby fajnie by było, wiecie, teleportować się i po prostu wrzucić na gotowe, wiadomo, że się tak nie da, cały ten syf, cały ten bałagan, bo my musieliśmy tu mieszkać. Jest jedna sypialnia, była nas czwórka i pies. Czasami Maciek też zabierał Adasia do siebie, wiadomo, ale no ogólnie... No a zresztą zobaczcie sami, jak to wyglądało, jak mieszkaliśmy i cieszę się, bo dzisiaj jest ten pierwszy dzień, kiedy sobie posprzątałam, poodkurzałam, pomyłam podłogi, doczyściłam i mogę się cieszyć teraz, ale żałuję bardzo, że... No bo dzisiaj o 11 oni wracali, moja mama z mężem, z pieskiem, wracali już do domu. Minęły 2 tygodnie, równiutko byli tutaj 2 tygodnie i całe te 2 tygodnie pracowali i robili, i pomagali, a to roletki, a to karnisze, a to podłoga, a to malowanie. Na koniec jeszcze moja mama się rozchorowała i jest mi przykro. No, że nic nie udało się zrobić, że nigdzie nie pojechaliśmy, że najpierw ja byłam chora, później ona była chora, bo miała później 39 stopni gorączki i tak naprawdę wyglądało to tak, że wiecie, przyjechali pomóc mi, bo miałam mieć operację, a koniec końców przyjechali zrobić mi remont. No. No, ale nie da się ukryć, że mam najlepszą mamę na świecie i to chyba wszyscy wiedzą. Także taka moja historia. 3 jadę zamówić kuchnię do Ikei, dokupić resztę kuchni, bo mam tylko połowę. Nie będę Wam teraz pokazywać tego mieszkania, bo nie mam nawet na to siły ani ochoty. Chciałam po prostu opowiedzieć, co się stało. Kiedy będzie to mieszkanie skończone, albo przynajmniej kuchnia chociaż, to Wam to pokażę, ale wiem, że na kuchnię trzeba czekać około 4 do 6 tygodni, bo trzeba czekać na blat, bo jest na zamówienie i tyle. Wesołych świąt.